W jakie miejsca najlepiej umówić się na randkę, a jakich lepiej unikać? Na tym filmie przedstawię Ci 11 pomysłów na to, a oprócz tego powiem, dlaczego wybór miejsca bardzo mocno zależy od tego, na jakim etapie jest Wasza znajomość. Będzie kilka rad dla ludzi, którzy dopiero zaczynają się ze sobą spotykać, a także kilka dla osób, które są już w długoletnim związku. Jeżeli jest to pierwsze spotkanie, to dobrym wyborem będzie umówienie się na kawę albo na drinka w jakimś spokojnym i w miarę możliwości cichym lokalu. Odradzam drogie i wykwitne restauracje, o ile nie jesteś ich stałym bywalcem, bo zapraszając tą osobę do miejsca, które znacznie nadwyręża Twój budżet, mógłbyś pokazać, że chcesz na nim zrobić wrażenie, a to bardzo źle działa na Twoją atrakcyjność. Dobrym pomysłem jest też umówienie się na zwykły spacer, o ile jest pogoda. Dobrze jest wybrać się do parku albo na Stare Miasto. Spacer ma wiele zalet. Masz okazję nawiązać trochę kontaktu fizycznego, bo idziecie blisko siebie. Możesz zrobić różne spontaniczne akcje, na przykład rzucać się śnieżkami. Nie musisz wydawać żadnych pieniędzy. Z reguły jest cicho i możesz spokojnie porozmawiać. Spacer może być tylko wstępem do tego, żeby później pójść do jakiejś restauracji albo do Twojego mieszkania. Dobrym rozwiązaniem jest umówienie się na bilard, zwłaszcza jeżeli lubisz w to grać. Tutaj również masz okazję do nawiązania kontaktu fizycznego, a oprócz tego możecie się cieszyć nie tylko rozmową, ale także samą grą, więc jest to jakieś urozmaicenie zwykłego wyjścia do baru. Jeśli usłyszysz zdanie, ale ja przecież nie umiem grać w bilard, odpowiedz, to świetnie, w takim razie zagramy na pieniądze. Zarówno spacer, jak i gra w bilard są dobrym rozwiązaniem na drugą albo na trzecią randkę. Wyjście do kina to chyba najbardziej oklepany i oczywisty pomysł, ale wbrew pozorom nie jest taki zły, pod warunkiem, że spotkaliście się już wcześniej co najmniej 3 razy. W samym kinie nie porozmawiacie sobie za bardzo, więc od razu zaplanuj, gdzie możecie pójść po seansie, albo ewentualnie przed nim. Jeśli chodzi o wybór filmów, to dobrze jest wybrać coś, co budzi emocje, najlepiej thriller albo horror. Naukowcy zaobserwowali, że pary, które oglądały tego typu filmy w kinie, dużo częściej trzymały się za ręce, kiedy opuszczały salę. Jeżeli jesteście już parą albo spotkaliście się co najmniej 3-4 razy, to warto urozmaicać sobie spotkania, wychodząc wspólnie w nowe miejsca. Nawet jeżeli znowu jest to wyjście do baru czy na pizzę, to idź do lokali, w których jeszcze żadne z Was nie było. Unikniesz dzięki temu monotonii. Warto także poznawać się w różnych okolicznościach i dostarczyć sobie rozrywki. Dlatego dobrym pomysłem na randki jest także wyjście na basen, wyjście do klubu, gra w tenisa albo squasha, wyjście na go-karty, gra w kręgle czy pójście na łyżwy. Świetnym pomysłem na spędzenie czasu są też krótkie albo dłuższe wycieczki, bo podróżując razem macie okazję lepiej się poznać, a z monotonią dzieje się mniej więcej coś takiego. Jeżeli sam masz jakiś pomysł na ciekawą randkę, to koniecznie napisz o tym w komentarzu poniżej. A jeżeli podobało Ci się to nagranie i chcesz widywać się ze mną co tydzień, to koniecznie kliknij tutaj i subskrybuj ten kanał. Zapraszam także do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku, bo tam regularnie, również mniej więcej co tydzień, udostępniam filmy, które nie pojawiają się na YouTubie. Dlatego zachęcam, żebyś kliknął już teraz i zobaczył, co Cię ominęło. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia już w przyszłą niedzielę. Robert Marchel.